Jak na ofiarą stat Szejmingu bory na figurą patriarchatu? W dzisiejszym odcinku kultury poświęconej staramy się zestawić polskiego kandydata do Oscara z oryginalną powieścią polskiego noblisty, Władysława Rejmonta. Uciekamy od skansenowości wsi, szukając realizmu i historii transformacji chłopskiej tożsamości aż do współczesności. Ja nazywam się Bartosz Brzyski ze mną są Konstanty Pilawa i Piotr Kaszczyszyn, a mecenasami tego podcastu są Wojciech Malinowski, Łukasz Bestry, Anna Pomersbach, Mariola, Bartomiej Postek, Grzegorz Bogacz, Mateusz Zawistowski i Filip Stępniak. Jeśli chcecie do nich dołączyć lub do naszych patronów, których jest Coraz więcej zapraszam do opisu tego odcinka, słuchacie kultury poświęconej, podcastu na czasy postchrześcijańskie, czyli takie, które chociaż chcą, nie potrafią zapomnieć o Bogu. Drodzy słuchacze, witamy was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku kultury poświęconej. Jeżeli szukacie bieżących komentarzy, to odsyłam do innych materiałów na kanale Klubu Jagiellońskiego. My wyjątkowo wracamy z powrotem do tematów kulturalnych, dlatego że 13 października ukazał się film Chłopi. Malarska adaptacja powieści Władysława Reymonta, polskiego noblisty. Ten odcinek nie będzie prostą, prostą analizą lektury szkolnej, ale chcemy wykorzystać to, żeby przyjrzeć się nie tylko samemu filmowi, temu, czy jest pocztówką wysłaną do zachodu jako ten kandydat do Skara, czy jest faktycznie jakoś współczesną analizą kultury chłopskiej, jaką właśnie Reymont namalował, ale też po prostu. Po prostu okazją do tego, żeby przyjrzeć się polskiej kulturze chłopskiej i historycznie, i e, współcześnie. E, chciałbym zacząć od tego, żebyśmy się podzielili wrażeniami z tego filmu, bo faktycznie był przedstawiany jako taka wizualna perełka. No, natomiast nie możemy się na tym zatrzymywać i po prostu pójdziemy z, tym, z, tym, z tą analizą na kolejne e, poziomy. Także... E, Zaczniemy może od Konstantego. Konstanty, jak Ci się podobał film? Chłopie"? Zadałeś takie pytanie jeszcze przed tym ostatnim, takie alternatywę nam podałeś, tak? To znaczy, czy to ma być pocztówka wysłana w, do Stanów Zjednoczonych tak? Do, na poczet Oscarów, czy to ma być jakaś wierna adaptacja Raymonda? I oddanie tej kultury chłopskiej. No, wydaje mi się, że gdyby twórcy sięgnęli do źródeł, to ta alternatywa byłaby po prostu no, bezsensowna, bo Raymond zarówno przedstawił kulturę chłopską najwierniej, jak to krytycy literacy w dwudziestoleciu międzywojennym europejscy podkreślali. Raymond dostał za tą, za tą książkę literacką nagrodę Nobla. No i to był zarówno wierny obraz mazowieckiej wsi, w XX czy tam XIX wieku, jak i no właśnie bardzo dobry towar eksportowy. Ten film, który zobaczyłem w kinie, jest raczej opowieścią na motywach chłopów rajmontowskich, a nie wierną adaptacją tej powieści. Natomiast tak chyba podzieliliśmy się przed odcinkiem, że ja nie będę największym krytykantem te, tego dzieła, bo tutaj palmę pierwszeństwa daje Kaszczowi. Jeśli chodzi o, o takie wrażenia estetyczne, to rzeczywiście można powiedzieć, że to jest wizualna perełka. Ja nie widziałem tego pierwszego filmu twórców, nie widziałem Vincenta, natomiast tutaj obawiałem się, że będę zmęczony po prostu dwugodzinnym seansem złożonym z, no właśnie, takich migawek, z obrazów, które były malowane ręcznie, a potem jakoś wkładane w, w technologię. Nie byłem zmęczony, byłem, może nie oczarowany, ale usatysfakcjonowany tym, co zobaczyłem, chociaż chyba najbardziej moją uwagę zwróciła muzyka. Ta muzyka jest naprawdę ciekawa i jest trochę jak technika filmowa, w której zrobiono ten film, ponieważ bazuje na jakichś motywach. Tego malarstwa impresjonistycznego, na przykład, to tutaj w muzyce mamy bazowanie no właśnie na, na, tych, na tym wiejskim muzykowaniu, ale on jest takie podbijane takim bansem i techniawą, co fajnie współgra. Wydaje mi się, że ta muzyka wiejska ma to do siebie, że ma sporo wspólnego z dobrą muzyką klubową, jak Marek Gromczewski kiedyś. Pisał na portalu: e, Jimi Hendrix może się schować e, w, w porównaniu do, do tych wiejskich. Skrzypków i muzykantów na Mazowszu, szczególnie. Więc, więc tak, od takiej strony czysto wrażeniowej, bardzo na plus, natomiast rzeczywiście nie jest to, nie jest to adaptacja filmowa wierna, ale, ale opowieść na motywach. Szczególnie bardzo zirytowała mnie postać Jagusi, z której uczyniono taką świętą ladacznicę i obrończynię walki o prawa kobiet. Ale to pewnie chwilę. ten wątek dokończy już, kaszy. Za chwilę do tego przejdziemy. Dodam faktycznie, że mimo tego, że widzimy tam wprost właściwie takie zaadaptowane ujęcia z tego malarstwa młodej Polski, to faktycznie zanimowane te obrazy dają taki, e, takie wrażenie właśnie tego malarstwa impresjonistycznego, takiego e, nie do końca ostrego, bardziej rozmazanego, mówię jako, jako lajk, ale faktycznie i w tym dla mnie tak optycznie e, i było to ładne, wciągające i, e, i muzycznie faktycznie miało to swoją, swoje tempo i e, Energię, więc, więc wizualnie jednak mi się to podobało. Może nie, nie, nie jakoś, żeby, się, żeby to było coś wybitnego, ale, ale faktycznie bardzo, bardzo ciekawie to zrobione. Do, tekst, do tematów Jagusi i kolejnych analiz to jeszcze przejdziemy, ale Piotrek, jak tobie się podobał film Chłopi? Ja, jak wyszedłem z sali kinowej, to mm, mówiąc oględnie, byłem dosyć poirytowany seansem. I miałem ochotę założyć komitet obrony godności sztuki Władysława Reymonta. Bo, tak jak mówiliście, że to jest film, który no jakoś tam jest oparty na motywach, czy korzysta z, z dzieła, dzieła literackiego. Problem pod kątem technicznym, moim zdaniem, polegał na tym, czy pod kątem pewnej sztuki filmowej, na moment odchodząc od, od samej impresjonistycznej metody, animacji. Jest taki, że bierzemy 700 stron, bo tyle sobie mniej więcej liczy oryginał Raymonda. W filmie znajdziemy wszystkie cztery części. Zazwyczaj w szkole, jak, jak pewnie jeszcze pamiętacie, myśmy czytali tylko jesień, czyli mniej więcej tam ze 130 stron. Tego jest 700. Twórcy filmu stwierdzili, że zmieszczą te 700 stron w dwie godziny, i moim zdaniem to było karkołomne zadanie, bo w połączeniu. 120 okay. minut. No to, to nawet, nawet jeszcze mniej. I było to moim zdaniem karkułomne zadanie z tej perspektywy. 120 minut, 2 <laughs> godziny. Przepraszam. <laughs> Ale byłem przekonany, że to mniej niż... niż Matematyka. Tj. Nieważne. Dobra ocena była na maturze na pewno. E, wracając. Moim zdaniem to było karkołomne zadanie, bo jeżeli próbuje się tak opasłe, to miszczę. Dodatkowo na, nabuzowane i napakowane zdaniami czternastokrotnie, podrzędnie złożonymi. W ogóle pod tym kątem Raymond jest jakby mistrzem jakiegoś właśnie takiego, bym, powiedzielibyśmy impresjonistycznego pisania, czy, czy pewnej takiej młodopolskiej frazy, która jest... Doskonała sama w sobie, i, i rytmiczna, i, i harmonijna, i współgrająca z treścią książki, ale o tym pewnie później, tak jak o świętej Ledecznicy. Natomiast ta karkołomność polegała na tym, że jak mamy tak krótki film i chcemy zmieścić w nim wszystko, to dostajemy teledysk. Ja miałem poczucie, że oglądam nie film, nie dzieło filmowe, tylko właśnie takie skróty, jakbym oglądał rozciągnięty na dwie godziny trailer. Ja się momentami gubiłem, bo też uczciwie powiem, że wydaje mi się. Bo sam y, nie doczytałem całości książki i mam takie poczucie, szczególnie mniej więcej od połowy filmu, że ludzie, zasadniczo jak ktoś nie czytał całości książki, to trochę nie wiedział, co się dzieje. Y, I moim zdaniem to było duży, dużym minusem, że to po prostu było takie skakanie po scenach, które też wydaje mi się wynikało z faktu, że jeżeli zostajemy cały czas na poziomie technicznym, y, że to, odnosiłem też takie wrażenie, że twórcy filmu stwierdzili, że ważniejsze dla nich jest Właśnie ta sama metoda malarsko-impresjonistyczna, animacyjna, niż treść filmu. To znaczy, ja miałem takie poczucie, że często te sceny są tylko i wyłącznie pretekstem do tego, żeby popisać się, no właśnie, sztuką filmową, żeby popisać się tym, tą metodą animacji. Te wszystkie takie odtwarzania na żywo w filmie obrazu, czy to prawda, czy, czy, czy gieremskiego. Bodajże, to dla mnie to była taka popisowa, wiecie, taka sztuka dla sztuki, trochę wydmuszkowe to było, momentami takie wymuszone, rozumiem koncepcję, żeby, prawda, połączyć Rejmonta z, z, z malarstwem, mniej więcej z tego samego okresu, które też tyczyło się wsi polskiej, natomiast miałem poczucie, że no to jest właśnie taki błyszczący, błyszczący papierek i trochę idealnie, nie trochę, tylko idealnie moim zdaniem, to się koresponduje z z tym, jak została przedstawiona właśnie yy, yy, tak, tak, Jagusia, czyli ta, która jest w stanie wycinać takie ładne rzeczy z papieru. Yy, I że trochę cały ten film był, wiecie, jak taka łowicka wycinanka, yy, która, no właśnie, ma, ma błyszczeć, ma uwodzić, yy, ale trochę miałem poczucie, że to jest, mimo wszystko, takie junk kino, jakieś takie śmieci, śmie, śmieciowe kino, że to się że... je. Ale ostatecznie to smakuje jak fajne cukierki z jarmarku, ale zostaje się z papierkiem błyszczącym i to wszystko. No to wydaje mi się, że jesteś trochę jednak zbyt krytyczny przy jakby całym, całym dystansie, co, co do jakby zachwycania się może artystyczną, czy nazywanie tego jakimś arcydziełem. Niemniej jednak mam poczucie, że tak, twórcy postawili na formę i ta forma miała być w jakiś sensie zachwycająca, i, jakby, od formy masz trochę być może zainteresować się, no to, to jest trochę tak. Jakby, jeżeli mówimy o malarstwie, to mówimy w dużej mierze o wrażeniu, tak? Nie jakby jakimś intelektualnej głębi, ale bardziej y, zupełnie innej recepcji świata. Więc, y, więc być, może, być może to rzutuje po prostu na to, jak wrażenie. Przepraszam, w ogóle to jeszcze jest oddaję Ci głos e, stworzone. Stworzone. Rzecz muszę ważną dopowiedzieć w tym miejscu. Wydaje mi się, że generalnie, bo jeżeli interwizujemy też już powoli do kultury chłopskiej jako takiej. To mam poczucie, że tutaj wpadamy w pułapkę. Pułapkę, którą, o której fajnie, moim zdaniem, też pisał już kilka lat temu w książce, też nagrodzona, już nie pamiętam, którą nagrodą, ale bardzo wam słuchacze i oglądające, bardzo ją polecam. Toast za progiem Andrzeja Mentswella, historyka literatury. To jest taki właśnie esej o kulturze chłopskiej, gdzie on zwraca uwagę, że jest coś problematycznego właśnie w tego rodzaju podejściu do wsi polskiej, do kultury chłopskiej jako takiej współcześnie. Że ona jest właśnie sprowadzana, wiecie, do takich ładnych migawek, do takich wycinanek, do tańców, do kolorowych, kolorowych strojów, do jakichś, wiecie, vintage przedmiotów, do, do czegoś takiego właśnie, co, co ma być ładne, trochę egzotyczne, co ma uwodzić, co ma być jakieś właśnie takie, no wręcz bym powiedział, trochę wyostrzając, orientalne, w sensie Edwarda Sada, żeby orientalizujemy tą polską wieś, by pokazujemy ich jako właśnie takich ludzi, co to grają na skrzypkach, są bardzo ładnie ubrani e, i tam jest jakieś właśnie coś uwodzy, uwodzicielskiego, egzotycznego, tak jakby to były, nie wiem, jakieś wiecie, ludy z Persji e, i baśnie Tysiąca i Jednej Nocy. I ja trochę się tak czułem oglądając ten film. To znaczy, że dostaje jakoś właśnie taką eksportową opowieść to... dla Zachodu i to było dla mnie, kurczę, problematyczne w tym sensie, że w, Skala jakby odejścia od oryginału Raymonda była tak duża, że ja to odczuwałem wręcz jako jakiś rodzaj nieuczciwości wobec oryginału. To znaczy, można było sobie tę historię wymyślić samodzielnie, w sensie napisać scenariusz samodzielny, a nie mówić, że odwołujemy się do, do historii oryginalnej z samych chłopów polskiego pisarza. To w takim razie ja to wykorzystam i połączę ten wątek, bo mam wrażenie, że z jednej strony mamy do czynienia właśnie z przeestetyzowaniem polskiej wsi, to znaczy po, pokazaniem jej jako takiej trochę skansenowej, tak jak idziemy do skansenu i tam wszystko jest takie ładne, czyste takie trochę wypreparowane a tutaj właściwie w tym filmie jest jedna scena w której oni zbierają tą kapustę i wracają z tą kapustą no i tam toną trochę w błocie ale to i tak jest tak zromantyzowane trochę, że na końcu biegną w deszczu te koszule lepią im się do ciała i, i to jest trochę takie jak z komedii e, romantycznych z, e, z Woody'ego Allena nie, więc chciałem zapytać właśnie o ten obraz, zromantyzowany obraz wsi, bo właściwie to jest film o Jagusi, natomiast to nie jest film o polskiej wsi, więc o, trochę o tych przekłamaniach i o, tej, o tym obrazie wsi chciałem z wami porozmawiać. Konstanty, jakbyś mógł się odnieść no tak, do, do tego. No tak, zapewne dominantą kompozycyjną tej adaptacji jest po prostu postać Jagny, która, która jest centralna, która jest ofiarą, która, która jest skrzywdzona, która później jest wyrzucana, i y, trochę paradoksalnie przez to wyrzucenie staje się jakoś wyemancypowana. To jest to jest historia po prostu emancypującej się młodej kobiety. Natomiast y, taką główną osią y, narracyjną, y, czy w ogóle kompozycyjną chłopów, jest oczywiście natura. Ten Axis mundi świat cały przedstawiony jest poprowadzony w ten sposób, że mamy, mamy naturę, mamy lipce, małą wieś, gdzie mamy harmonię między właśnie ludźmi tam mieszkającymi a światem. Stąd te cztery tomy są po, podzielone na jesień, jesień, zimę, wiosnę i lato. I zauważmy, że cała fabuła postępuje zgodnie z tymi porami roku. Są klamry kompozycyjne, bardzo fundamentalna rola, oczywiście, chrześcijaństwa, jakiejś takiej teologii, która przemawia w oryginale rajmontowskim przez całą tę opowieść. Mamy jakieś takie ambiwalencje moralne, to znaczy, zaczyna się oczywiście, chłopi zaczynają się od tego, jak starsza, stara kobieta jest wygnana z miejsca, w którym, w którym do tej pory była, u swoich krewnych, u swojej rodziny ale jako osoba już starsza, nie, niezdolna do pracy, wychodzi w świat tak? I, i, i rozmawia o tym z księdzem, a ksiądz, dobrodziej puszczają wolno. Tak? No, powstaje, powstaje pytanie, dlaczego? Dlaczego nie przygarnął jej do siebie, skoro wiedział, że, że czekają bardzo trudna zima, a być może śmierć gdzieś tam w lesie i w samotności? Takich niedopowiedzeń i takich postaw moralnych, które są niejednoznaczne, których trzeba się domyślać, które są po prostu bardzo realistyczne, w takim sensie, że nie ma w tym wszystkim maksymalizmu moralnego. To, to jest pokazane tak, jak rzeczywiście ludzie funkcjonują w rzeczywistości. Tak? Człowiek może zarówno być podatny i porywać się na namiętności, a z drugiej strony być głęboko pobożny. Tam nie ma żadnych takich. Postaw, które pokazują, że człowiek jest jednowymiarowy. A w tej nowej adaptacji, właśnie to przeszkadzało mi, że wszystkie te postaci w jakiś sensie są jednowymiarowe. I dochodzi do kuriozalnej sytuacji, tutaj się zgadzam z Tobą, Kaszczu, że psychologia tej, tych postaci w nowej adaptacji jest po prostu wypaczona. I to sprawia, że cała ta historia jest zupełnie o czymś innym. Bo Jagusia, naszkicowana przez Raymonda. Nie jest tą jagną, która jest przedstawiona w tym feminizującym co najmniej dziele, tak? Jagna jest, jest jakby dziewczyną młodą, tak, dziewczyną leniwą, dziewczyną, o której chodzą plotki. Do końca nie wiemy, czy ona rzeczywiście jest rozwiązła, czy chodzą tylko o niej takie plotki, bo to jest z perspektywy trzeciej, tak. No ale no jest, tu nawet sobie zacytowałem taką charakterystykę Jagny w jednym zdaniu, Jagna, kiej pani, jaka, kiej i druga dziedziczka, ino się stroi, a myje, a w lusterku przygląda, a warkocze zaplata. To jest po prostu rozpuszczone przez swoją matkę dziecko, które dorasta w takim świecie, Podatna na, na różne jego pokusy, na świecitełka, na różnych adoratorów i w końcu na pieniądze, bo w końcu nie jest tak, jak było przedstawione w adaptacji, że gosp największy gospodarz, Lipiec, Maciej Boryna, to jest taki zły gospodarz, jakby symbol patriarchatu, który nie woli te stare, te, te mody właśnie dziewczę, tylko y, oczywiście jest ta duża różnica wieku. Boryna w oryginale ma 58 lat, a Jagna ma 19. Natomiast y, na ówczesne czasy było to coś specyficznego, ale nieskandalicznego, po pierwsze. A po drugie, y, ta relacja y, nie jest taka, że tylko i wyłącznie Jagna jakby jest Obrzydzona tym, że musi z takim człowiekiem istnieć. Nie, jej na początku jest wszystko jedno, a później y, ta relacja między, nim, y, między nimi y, staje się coraz bliższa. Jest przywiązanie, jest jakaś wierność. Y, może wierności nie ma, czy jest przywiązanie, jest jakaś taka zbliżenie tych dwóch osób. Może nie miłość taka romantyczna, bo to też jest no, pytanie, czy, czy chłopi. W w takich kategoriach postrzegali w ogóle rzeczywistość, ale te relacje Macieja i Jagny są w oryginale zupełnie inaczej przedstawione niż tutaj. I to jest duże wypaczenie. To, to samo dotyczy wielu innych postaci. I ciekaw też jestem Kaszczu, na, na które ty wypaczenia zwróciłeś szczególną uwagę. Jak zwykle, jak zwykle się wtrącę, bo ja byłem na, na pokazie. Takim przedpołudniowym, gdzie przed właściwym właściwie filmem była taka półgodzinna chyba przedmowa, gdzie twórcy opowiadali trochę o kulisach i też o tym, co im przyświecało, i rozbawiło mnie trochę to, że no, twórcy mówił o tym, że chłopi to są też bardzo współczesne, bo cały czas mamy problem z tymi rzeczami, które były w chłopach opisane. No i jednym z, takim, z takich problemów tu cytat jest slad shaming, więc takie poczucie, siedząc, siedząc w kinie, że jeżeli faktycznie mam oglądać chłopów w kontekście patrzenia na jakby przez problem slothingu. No to, to nie jest rozmowa o Raymondzie. Faktycznie tam to, co, to co, na no, co Ty Kostek wskazałeś, to znaczy, że Raymond nie ocenia tych ludzi, nie nadaje im jasnych kontekst, znaczy jasnych ocen moralnych, a w filmie jednak Jagna jest przedstawiona jako ofiara, jako chodząca niewinność, jako naiwność. Jako jednak jakaś bezinteresowność, to znaczy ją w ogóle nie interesują pieniądze. Ona lubi te jedwabne chustki, ale nie dlatego, że to, po prostu jej się to podoba, bo ma artystyczną duch, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, Reymond dużo bardziej komplikuje te, te postacie, i, i faktycznie trochę się czuje przez to. Naciągnięty w jakimś, w jakimś sensie, że to jest naciąganie rzeczy do dzisiejszych ocen, ocen moralnych czy współczesnego dyskursu. To tyle i oddaję Ci głos. Słuchajcie, no jakby, żeby się nie odpalać, żeby być w miarę poważnym. Moim zdaniem, to co powiedziałeś, jest clou generalnie sporej części współczesnej kultury i jej podejścia do historii jako takiego. To znaczy, my z jakichś powodów, my to jest złe słowo, bo ja jakby strasznie mnie to irytuje. To znaczy, taka postawa, w ramach której my bierzemy współczesne kategorie, a historycznie przy, przy, przykrajamy je do, no właśnie do starych historycznych form istnienia, są podszyte jakimś rodzajem wyższości paternalizmu, jakiegoś chorego przekonania. Fajne, fajne pojęcie tutaj zastosował nasz przyjaciel Janek w, w rozmowie w mapach mentalnych z Jackiem Bartosiakiem, mówiąc, że. Istnieje prowincjonalizm miejsca, ale też istnieje prowincjonalizm czasu, czyli przekonanie, że wszystko co najmądrzejsze i najważniejsze e, wydarza się tu i teraz. I że nasze kategorie i nasz sposób postrzegania rzeczywistości, e, to bycie w Zeitgeistie, to jest jakby coś najważniejszego. I że my zawsze mamy rację. No więc, jeżeli stosujemy tego rodzaju spojrzenie, e, tego rodzaju, mówiąc mądrze, e, heurystykę. Tak? i tak oceniamy rzeczywistość, no to ja się nie dziwię, że Jagna została zamieniona w, w kobietę, która jest, prawda, no świętą ladacznicą, tak jak hostek powiedziałeś, tak? Jest sladshamingowana, bo jest piękna, więc inne zazdrosne kobiety, prawda, chcą zrobić z, nią, z niej czarownicę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę pod sam koniec, kiedy mamy tą scenę wygnania, która jest w ogóle stylizowana na prawda, kozioł ofiarny René Girarda, to ona ma tam tą swoją czerwoną zapaskę, i być może to już jest jakby mój, moja nadinterpretacja i nad, nadczujność rewolucyjna antyle, antylewacka, ale mi się to skojarzyło tą czerwoność z, po prostu z czarownicą. Z sugestią, że ona została potraktowana tak, jak w przeszłości traktowano czarownicę. A dziś, w dzisiejszym feminizmie, wiadomo, że czarownica jest symbolem. Emancypacji spod, spod, spod emancypacji spod dominacji patriarchalnej, spod dominacji porządku falusocentrycznego. No więc, jakby ostatecznie wylądowaliśmy, prawda, w adaptacji, no, w takiej rzeczywistości, w której, prawda, Jagna walczyła z patriarchatem, została przez niego niejako, prawda, wygnana z tego porządku, ale ten moment, w którym ona, prawda, w deszczu niczym w scenie z jakiegoś filmu hollywoodzkiego, prawda? Krople spadają na jej twarz i ona wtedy zdaje sobie sprawę, dostępuje wiedzę, pojawia się gnozis, że ona musi wyjść z tego porządku, że ten właśnie falusocentryczny ład należy zburzyć. Ja miałem takie poczucie, że tylko brakowało sceny, w której ona, wiecie, niejako wyjdzie z tej animacji i trochę jak w Barbie, pojawi się w rzeczywistym świecie na strajku kobiet. Jakby to, był, to był dokładnie jakby ten moment, który byłby idealną klamrą kompozycyjną. No tylko, że kurczę, no, żeby nie mówić za dużo, to się zatrzymam. No tak, po prostu jest tak, że jeżeli w ten sposób podchodzimy do dzieła, gargantuicznego dzieła, które, tak jak Kostyk to przedstawił, było literackim pomnikiem pewnej integralnego sposobu istnienia w świecie, pewnej kultury, pewnego mikrokosmosu. Co więcej, ja mam poczucie, że zarówno Raymond, jak i Oskar Kolberg i to jego też jakby niesamowita praca dwunastotomowa, to było, wiecie, trochę jak mm, jak homerycka Iliada. To znaczy on, oni utchwycili ten świat, który powoli zanikał, bo akcja chłopów dzieje się na przełomie XIX i XX wieku. Nie do końca jest to określone czasowo, co można czytać jako pewnego rodzaju uniwersalizację tej historii umieszczenie jej trochę w porządku pewnego rodzaju mitycznym wręcz. No nie? Gdzieś między czasem tym zwyczajnym, a czasem no bardziej religijnym, między Kronosem a Kairosem, ten podział też na naturę, kulturę, na, na ten czas liturgiczny, na kalendarz liturgiczny i kalendarz natury, to fajnie ze sobą wszystko współgra. I co jest wielkością w ogóle Rejmonta, że on jakby w ten wieloaspektowy sposób był w stanie ująć ludzkie doświadczenie, ludzką rzeczywistość i że właśnie ta wielkość tego dzieła polega na tym, że zarówno Kolberg, wszystkich jego ograniczenia, które teraz też wychodzą, uproszczenia, które on stosował i tak dalej, że oni jakby złapali ten moment nie tylko oni, też Stanisław Wincens choćby pisząc o, o, o swoje dzieła o, o kulturze huculskiej że oni złapali ten moment, kiedy właśnie ci chłopie i kultura chłopska już trochę zmieszchała, trochę łączyła się z miastem, trochę przychodziła już mocno transformacja wynikającą z wejścia w nowoczesność więc oni jakby mieli ten ostatni moment, żeby opowiedzieć tą zanikającą formę życia, która oczywiście miała swoje minusy i też może być czytana do pewnego stopnia w kluczu trochę niesprawiedliwości, tylko z tego mówiłeś o, o otwierającej scenie zagatą, że, że tam było okrucieństwo w tym świecie. I to też nie jest tak, że ja mam ten zamiar teraz idealizować ten świat. Nie, ja, ja się cieszę, że się wtedy nie urodziłem. Ale kurczę, bądźmy uczciwi i oddajmy ten świat tak, jak on istniał, nawet jeżeli chcemy go uprościć. Do dwugodzinnego filmu, co jest chyba niemożliwe. Jedynym sensownym rozwiązaniem byłby prawdopodobnie czterosezonowy serial Netflixa, żeby oddać chłopów, a nie dwugodzinny teledysk ładnie wyglądający. Ale jakby zachowałem jakąś elementarną uczciwość wobec człowieka. A nie, bo po prostu teraz paniczykowie z klasą średniego miasta będą robić z jagny seks workerkę, która teraz się wyzwala z, z wiejskiego porządku patriarchalnego. Który jeszcze ostatnia rzecz, nie wiem czy też zauważyliście, jak był moment wesela i były te tańce. I to już tam była sugestia, ta Jagna przerzucana między tymi kolejnymi facetami, mm. tutaj kowal, tutaj wójt. To było karykaturalne, nie wiecie, I było takie, ej patrzcie, to jest patriarchat, ona jest tutaj, prawda, ona i jej ciało są niewolone przez mężczyzn. No, tylko problem polega na tym, no, że właśnie wyszła z tego karykatura. Aż musiałem wypuścić się to powietrza, słuchajcie, bo podniosę ściśnieniem i tym strasznym imięm ci powiem. Tak. E, wiem, 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 Piotrek. Faktycznie no, problem współczesnej kultury jest to, że my musimy wyjść, się ze, skończyć czytać, skończyć oglądać, skończyć słuchać i mieć przekonanie, kto jest dobry, a kto zły. I to nie tylko jest e, faktycznie, no kobiety są przedstawione na końcu jako pewna tłuszcza, która się z, z, tam znęca nad tą, e, nad tą jagną e, jako, jako złe. natomiast i, e, i sama. Jagna i Hanka przecież są raczej właśnie przedstawiane jako ofiary, mimo że u Rejmonta tak nie do końca było. Natomiast chciałem wyjątkowo pomóc sobie recenzją opublikowanej na Krytyce Politycznej, żeby nie było, że tylko my dostrzegamy ten problem. Otóż kulturoznawca Maciej Kryński w tekście Chłopi i chłopi, czyli najsłabsze Gdynia od lat właśnie w tym fragmencie odnoszącym się do, do samych chłopów i Jagny pisze tak. Z kobiety wyzwolonej Jagna przeistacza się na ekranie w melodramatyczną ofiarę zakazanej miłości, której poza małżeńskie stosunki zostają rozgrzeszone wzniosłym uczuciem. Może trochę inaczej niż my, natomiast faktycznie autor też zwraca uwagę w tej recenzji, że jednak Jagna była, jakby ona nie, nie ideologizowała seksu, tylko ona podchodziła do niej jako coś, co po prostu jest jakby jej elementem życia, jako coś, co się po prostu przydarza, jakby nie jako element jakiegoś romansu. E, albo strukturalnej przemocy e, patriarchalnej, tylko po prostu e, te, te miłości jakieś i te, i te romanse jej się jakoś naturalnie e, przydarzały. Natomiast w tym filmie faktycznie jest to bardzo mocno e, zromantyzowane i ustrukturyzowane w taki sposób, że e, nowic wychodzi z takim przekonaniem, że, e, że jakna była bezinteresowną e, ofiarą. E, tego chorego świata. Natomiast o tym świecie jeszcze warto jest porozmawiać, bo faktycznie jest to pewien mikrokosmos i te żierdowskie wątki warto jeszcze poeksplorować. Czy chcesz Kostek w tym Oczywiście, no mam całą listę rzeczy, które chcę powiedzieć. Jeśli. Bo Kaszu, ty mówiłeś, że trzeba czterosezonowego sezonowego serialu na Netflixie, żeby to zrobić, to nie trzeba to, tego produkować i brońcie Panie Boże, żeby Netflix się za to, za to wziął jest 12 nie przepraszam 13 odcinkowy serial emitowany w telewizji polskiej w 1971 i 72 roku w reżyserii Jana Rybkowskiego później rok czyli w 73 to zostało skrócone do 2,5 godziny ja tego filmu kinowego kinowej wersji nie widziałem ale przed odcinkiem zdążyłem zobaczyć chyba połowę tego 13 Odcinkowego dzieła i to jest i Raymond. To jest Raymond to, to 1 do 1 Oczywiście są jakieś różnice na, na, potrzeby, na potrzeby jakiejś sztuki filmowej. Ale naprawdę jest to wierna adaptacja tego dzieła. Jeśli dzisiaj jest tak, że, że trudno jest przeczytać książkę, która jest napisana dwudziestowiecznym językiem, jeszcze stylizowanym na, na właśnie e, tak, jak mówili chłopi, e, która ma tam 700 stron, no to, to być może jest czas, żeby, żeby zobaczyć ten serial. I bardzo polecam to naszym słuchaczom i, i oglądającym. E, polecam to dlatego, że no właśnie, to jest realizm e, i nawet w samym oryginale, co do tego, jak, jak oceniano właśnie chłopów, no to znalazłem taką opinię francuskiego tłumacza tej książki, Franka Louis-Schella, który pisał o tym, że Raymond zanim... Raymond mówił i myślał po chłopsku, zanim zaczął mówić po polsku. Raymond był przez jakiś czas oczywiście mieszkańcem Lipiec I dzisiaj ta wieś się nazywa Lipce... Rejmontowskie, i rzeczywiście można powiedzieć, że ten realizm, zarówno oczywiście w książce, jak i w tej adaptacji pierwszej Rybkowskiego, to jest rzecz wspaniała. Ja zwróci, zwróciłem uwagę na dwie chyba najważniejsze różnice. Pierwsza różnica jest taka, że chłopi u Rybkowskiego są przedstawieni jako ludzie z krwi i kości, ludzie, którzy na dzisiejsze standardy. No, daleko im do bycia ładnymi, wypacenkowanymi, estetycznymi. To są ludzie brudni, to są ludzie bardzo zakorzenieni w ziemi. Te, te momenty, w których na przykład spożywają wspólny posiłek z jednej misy, tak jak to było klasycznie na, na polskiej wsi, nie wiem, brody ociekają tłuszczem, gęby są nieogolone, jakby jest bardzo jasny podział, tak, to, kto jest bogatszy, to kto biedniejszy, widać to na pierwszy rzut oka, że ten, kto biedny nie ma butów, ma jakiś tam kożuszek od 15 lat ten sam wytarty, tak, Maciej Boryna to jest Maciej Boryna, to już wiadomo, kto to jest Maciej Boryna, nie, chodzi po prostu ubrany jak pan, i jest, jest od strony takiej dbałości o szczegóły i o realizm ta adaptacja jest, jest naprawdę czymś czym wspaniałym. A zauważcie, że... Aha, jeszcze jedna rzecz, ta, ta druga. Jak, wyglądają, jak wygląda podział na płeć? Wielkomiejskie kobiety współczesne są jakby ideał taki piękna, współczesny. No to jest właśnie tak, jak ta Jagna była przedstawiana w, w tym nowym filmie. Drobniutka, szczuplutka osoba, która jest taka eteryczna, można powiedzieć, tam powyżej 50 kg, czy tam powyżej 60 kg, w zależności od wzrostu, to już jest problem, tak? umówmy się, dla kobiet, często dzisiaj. Natomiast te kobiety, które są opisane u Raymonda, ale też pokazane u Rybkowskiego, to są baby, to są kobiety, które jakby muszą pracować ciężko fizycznie, tak? Im bardziej tęga kobieta, tym większa szansa, że utrzyma gospodarkę, urodzi dziecko i nie. I nie umrze w połogu. Taki hard naturalizm jest przedstawiony Rybkowskiego i Również u Raymonda. Ta scena, no, właśnie jak jakość wygląda, w ogóle jak jakoś wygląda w tej nowej adaptacji, no to to jest właśnie współczesna wielkomiejska kobieta ubrana, przebrana niejako za, za chłopkę z przełomu XIX i XX wieku. I nawet nie, do, nie, nie dbali o takie szczegóły jak jedzenie potraw. No, właśnie, w pierwowzorze jest tak, że zawsze chłopi, Jedli z jednej wielkiej misy, takie typowe codzienne posiłki. Nawet jest scena, w której Maciej przychodzi do wójta na samym początku książki, i jest właśnie micha, ziemniaków, ugotowanych z jakąś tam szpyrką. No i nie po prostu jedzą z jednej, z jednej misy, a tam oczywiście ta sama scena w nowej adaptacji jest tak, że każdy ma swoje, prawda, talerzyczek i, i widelczyk, i no przecież tak to nie było, jakby nie? kaman. Od tej strony to nawet Netflixowski znachor jest bardziej, jest bardziej wierny tamtym realiom, co już pokazuje skalę, skalę naciągania współczesnego widza. Ja się bardzo po prostu obawiam jednego, że jak licealiści pójdą na ten, na ten film, a przecież pójdą, bo, bo wszystkie szkoły, po to się też robi takie filmy, umówmy się, żeby wszystkie szkoły poszły i, i ten film też się finansowo zwracał, no to się obawiam, co, yy, co te poloniski dzisiaj będą musiały się ponawykręcać, żeby powiedzieć, że no, ta adaptacja współczesna, no, to, to nie do końca tak było, bo, yy, bo obawiam się po prostu, że, że, ta, że ten film trochę zabije, zabije pierwowzór książkowy, i, I to bardzo szkoda, więc to, to te kilka rzeczy wrzuciłem. Dobrze, to ja chciałem w takim razie przejść do tego, że girardowskiego wątku ofiary, dlatego że tam mamy jednak wątek tego, że oczywiście to jest pewien mikrokosmos, to jest pewna zamknięta społeczność, natomiast jednak mamy instytucję sądu. E, tak, mamy instytucję sądu, które rozstrzyga spory spadkowe, własnościowe e, itd. Tak Natomiast no, w kwestii obyczajowej jednak dochodzi do de facto samo, samosądu, tak? To znaczy oni radzą, nie jest jakby zinstytucjonalizowany żaden wyrok na nią, na, 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 na Jagusie, tylko no, wieś się radzi i później po śmierci starego Boryny, no, otwiera się przestrzeń do tego, żeby ją wygnać, w momencie, w którym się okazuje, że. Masie ku klerykowi. Więc chciałem zapytać o ten wymiar, właśnie pewnej strażnicy, znaczy wspólnoty jako strażnika tej, tej moralności. Bo przez dużą część przecież tej powieści jednak widzimy wyraźnie, że wieś plotkuje, wieś wie, kim jest i o co się oskarża Jagusie. Natomiast gdzieś w momencie, w którym się ta masa krytyczna zbiera i ta historia coraz bardziej się gmatwa, no to do, do, dochodzi po prostu do tego wypędzenia, które w filmie wygląda właśnie jak narodziny wiedźmy wypchniętej poza nawias społeczny. Chciałem zapytać właśnie o ten wątek wasz, to znaczy na ile możemy mówić, że po prostu tamta wieś musiała sobie radzić z samodzielnością w tym obszarze, że wiele, wiele aspektów takiego właśnie społecznego życia nie było zinstytucjonalizowane, no a na ile mamy tu do czynienia właśnie z jakimś demaskacją hipokryzji wsi polskiej, bo tak to też zostało prze, przedstawione, no bo każdy ma tam swoje grzechy, a na końcu e, spycha się to, właśnie na tą biedną, niczego nieświadomą, niewinną e, Jagusię, która po prostu e, pokochała e, nie tego mężczyznę, co, co powinna. Na początku powtórzę to, co mówiłem wcześniej. Tak, tamten świat był światem okrutnym. Był światem, w którym przemoc funkcjonowała na co dzień. Funkcjonowała w relacjach społecznych, funkcjonowała w rodzinie, funkcjonowała no w pewnej była niejako po części do pewnego stopnia wpisana też w strukturę społeczną. I to jest oczywiste, że tak to wyglądało, tylko że tak wyglądał generalnie cały świat. I znowu, możemy to krytykować z dzisiejszej perspektywy, ale krytykujmy to w sposób dojrzały, w sposób całościowy, zdając sprawę z funkcjonowania całości tego porządku społecznego. I nawet jeżeli weźmiemy sobie dzisiaj Książki wydawane w tak zwanym nurcie ludowej historii Polski. Są takie, które wielokrotnie krytykowaliśmy właśnie za różne upraszczające podejście do rzeczywistości jak ludową historię Polski. Dla przykładu. Ale znajdziemy tam też książki, które oddają większą sprawiedliwość tamtemu światu. Krytykują go z dzisiejszej perspektywy, ale jednocześnie są w stanie co do zasady oddać przynajmniej uczciwość skomplikowaniu realiów tamtego świata. Ja bym dokładnie w tym kluczu odczytywał to wygnanie Jagusi, które nie miało nic wspólnego z przerzucaniem na niewinną ofiarę grzechów całej wsi, jak to zostało przedstawione w adaptacji filmowej, że ona de facto jakby musiała zapłacić cenę za, za hipokryzję tych pozostałych ludzi, którzy też mieli swoje prawda, przewiny, więc wzięli ją piękną, niewinną, bo było najłatwiej ją wygnać. Jeszcze to zostało w ten sposób przedstawione, że ona, prawda, po śmierci Boryny wróciła do domu swojej matki, e, tak, Traciła z jakąś taką swoją, prawda, tutaj, e, materialną podbudowę, traciła też swoje miejsce w strukturze społecznej, więc stała się jakimś takim właśnie agambenowskim homo sacer, który teraz łatwo pozbawić niejako prawda, praw we wspólnocie ją e, za tę wspólnotę wygnać. I znowu, to jest bardzo upraszczające. Bo cały ten jakby ekosystem wewnętrzny e, po, polskiej wsi czy kultury chłopskiej, on był wewnętrznie bardzo skomplikowany. E, I tu znowu naw nawracam choćby do, 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 do tego eseju Toast za progiem Andrzeja Menzfela, gdzie on jakby jasno pokazywał. Na, tak, Toast na progu, na progu. Andrzeja Mansfella, gdzie on jasno wskazywał na, na to, że odwołując się też do tego, co widzieliśmy w samej adaptacji remontowskich chłopów i co było w chłopach tych oryginalnych. To znaczy bardzo skomplikowane relacje w rodzinie, bardzo skomplikowane postrzeganie rzeczywistości czy instytucji małżeństwa. Ten Menzfeld zwraca uwagę, że on się spotkał z blisko 60 różnymi terminami w ramach terminologii krewniaczej. Tak? On pisał też o tym, że kiedyś to wszystko było bardzo skomplikowane pod kątem rytualnym, niejako, tak? wymieniając różnego rodzaju dzisiaj już nieistniejące nie, nie Jakieś takie instytucje społeczne, nawet sobie tutaj dla przykładu zapisałem, bo no to było bardzo ciekawe. zmowiny, zrękowiny, z rękowiny, z dawiny, oczepiny, przenosiny, pokładziny. Dzisiaj już jakby tego wszystkiego nie ma, tak? Ale znowu, jakby to miało też oddawać, no, skomplikowanie tamtego świata, tak? Sama wspólnota jako, jako jedna wieść, to było bardzo skomplikowane wewnętrznie, nie można by powiedzieć, mechanizm społeczny. W ramach którego istniały różnego rodzaju instytucje wzajemnej pomocy, tego, w jaki sposób należało sobie przetrwać w tamtym świecie, i znowu wracam do tej, do tej przemocy. Jest coś niezwykłego dla mnie. I to jest chyba największa wartość samej też książki, chłopów, tych, tych właściwych, oryginalnych rejmontowskich, że tak jak mówiłem wcześniej, nawiązując do tego Homera i do tej Iliady, że, że Remontowi udało się oddać właśnie tę kulturę w tej złożoności, skomplikowaniu relacji między tym, co, co naturalne, a um, to, to między naturą a, a, a kulturą, i pokazać, że nawet w tamtych ciężkich warunkach, pewnego rodzaju determinizmie biologicznym, wygającym z warunków wiecie, no materialnych, w których się żyło, że oni byli mimo tego, byli w stanie stworzyć tak wewnętrznie. Złożoną kulturę to jest niesamowite, moim zdaniem, zwycięstwo prostu ludzkiego ducha nad, nad naturą, nad tą rzeczywistością, w ramach której nasi przodkowie musieli funkcjonować. I że to właśnie to wewnętrzne takie skomplikowanie tego świata w filmie zostało po prostu właśnie zredukowane do tego, że Jagna była za ładna, a tamci to byli hipokryci. I wszystkie te kobiety i tak naprawdę zazdrościły tego jej wyzwolenia seksualnego, więc dlatego rozebrały ją do naga i wyrzuciły ją na błoto, jak padał deszcz, i ona wtedy, puf, tak powstała emancypantka. No, jakby zredukowanie tego wszystkiego, właśnie do takiego obrazu, który, no mówię, w książce sam ten fakt też był jakby przemocowy i brutalny, ale bardziej skomplikowany, niż zostało to pokazane w filmie, no to jest po prostu infantylne intelektualnie. Jakby to, to tak bym po prostu to zakończył. To jest naprawdę naiwne, infantylne, jednocześnie jakby pozujące na, wiecie, na wielką demaskację z mechanizmów i struktur społecznych, w ramach których funkcjonowały nasze babcie i prababcie. No dajcie spokój. To Ja, ja chciałem. O tej przemocy jeszcze, zanim przejdziemy do bardziej współczesnych wątków, to znaczy po pierwsze, przemoc wobec natury, to znaczy wobec e, krów, świń, e, psów e, i ziemi. W sensie, że jednak to było poszukiwanie, to nie była eksploatacja, tylko jednak to było z konieczności też próba życia w jakiejś symbiozie z naturą i, i, i w szacunku. Mimo wszystko w dużej, w dużej mierze nie było takiej e, e, takiego jakby e, wiecie, Oderwania od, od natury, tylko właśnie bardzo, bardzo bliskie życie, i przez to, przez to ta, nie można mówić o tym, że, że to był świat jakby. On był brutalny, ale on był brutalny trochę z konieczności i z, w stopniu, który był. Niejako konieczne. Może trochę upraszczam, ale jednak to jest ważne, ważne, wydaje mi się, rozróżnienie. A drugie, które mi się nasunęło mocno też, kiedy oglądałem ten film, to znaczy jednak pogodzenie się z warunkami, w których się żyje, sprawiało, że ci ludzie sobie dużo wybaczali. Między innymi w małżeństwie. To znaczy w momencie, w którym stary Boryna znajduje swoją żonę ze swoim synem tam w stogusiana. Jakby on jej nie wygnał, nie oddalił, nie wydziedziczył. W sensie no nie, nie, znaczy nie odebrał jej majątku, który wcześniej prze, przepisał. Tylko to jest trochę pogodzenie się na zasadzie okej, okay, mamy dużą różnicę wieku, jakby. E, są. Jakby, to jest coś, co jakby trzeba. Jakby trzeba się trochę pogodzić z pewnymi u, 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 skutkami ubocznymi. Natomiast trochę trzeba zaakceptować też pewien brutalizm i pewne warunki, w których żyjemy. I, w te, I dlatego myślę, że jednak ta przemoc wyglądała trochę inaczej, bo jednocześnie była systemowa przemoc, ale wynikało też to z... z jakby efektem też było pogodzenie się z wieloma społecznymi skutkami tejże, tejże przemocy. Nie wiem, czy się z tym ze mną zgodzicie, natomiast myślę, że jakby różnica właśnie w tym, co dzisiaj postrzegamy jako, jako brutalność i przemoc no, w jest zupełnie inna. Wydaje mi się, że dzisiaj postawienie takiej sprawy, że są rodzaje przemocy, które są dobre, no to coś takiego powiesz, to jesteś kancelowany. Nie? A w tamtym świecie, nie mówię, że przemoc wobec ludzi, nie to chciałem powiedzieć, ale pewnego rodzaju konieczność siły w codziennej rzeczywistości no to była wóz albo przewóz tak yy, to znaczy albo, albo jesteś silny yy, albo, albo umierasz z głodu trochę nie? szczególnie w, w zaborze prawda rosyjskim na przełomie yy, tam 19 20 wieku no kamano Pamiętajmy, że to jest też ten kontekst, kiedy zaczynają się podróże do, do Stanów Zjednoczonych, właśnie za, za chlebem, bo, bo tutaj, w tym, w tym rejonie świata, był bardzo duży problem z głodem. Więc to jest jakby przemoc, nie, nie można usprawiedliwiać przemocy z, z naszej perspektywy, jakokolwiek by nie była, ale trzeba ją czytać w perspektywie tych warunków, w których ci ludzie żyli. Ja do, do twórców. Yy, nie mam jakoś bardzo wielkich pretensji, że, że mieli trochę inny pomysł na tą adaptację. Okay. Można nie zgadzać się z, dzisiaj z radykalnym feminizmem, uważać to za jakieś zaprzeczenie w ogóle istoty. To wszystko zgoda. Natomiast y, wydaje mi się, że dużo bardziej uczciwe byłoby skupić się nie na relacji Maciej'a i właśnie Jagny. Bo to są po prostu główne postaci, ale postaci, przez to, że są główne i przez to, że napisał je Raymond, są bardzo niejednoznaczne. Natomiast z jednej strony mamy Hankę Borynową, czyli no, żonę Antka. Tak? Antek to jest syn Macieja, dla, tego, dla tych, którzy się gubią w tych relacjach. Antek. Tak, młody jest Herb No i to, ta żona to jest Hanka. Jeśli by ten film był. Mm, Odczytany w ten sposób, że właśnie Antek jest po prostu złym człowiekiem, który nie radzi sobie w rzeczywistości, a z drugiej strony y, Hanka jest osobą świętą, która y, wytrzymuje w małżeństwie, mimo bycia w takiej y, relacji z, z mężem i próbuje mimo wszystko jakoś y, no, dawać byt swojej rodzinie, y, to, to byłoby bardziej uczciwe, bo to jest bliższe prawdy po prostu. Nie? Y, Moją uwagę właśnie zwróciła postawa Hanki Borynowej, bo ona była taką bardzo pokorną kobietą, krzywdzoną przez, cały, przez całe swoje życie, przez swojego nieudacznika męża. A strasznie, jak czytam teraz chłopów i pewnie przeczytam całość, bo w liceum czytałem tylko pierwszy tom, to, to jak tylko jest jakiś wątek z Antkiem, to, to mi się podnosi ciśnienie. Naprawdę nie znoszę tej postaci. Jest. Jest definicją. definicją każdem straszny. Więc... Męskości jakiejś takiej nieujarzmionej, nie? czyli jak właściwie, właściwie antymęskości. A to jest najgorsza perfidia, że w tej adaptacji Antek został pokazany jako romantyczny, żywiołowy, silny jak smok. Tam gdzieś tam pada takie sformułowanie: mężczyzna. Tak, no jeszcze ofiara też systemowej przemocy wynikającej z tego, że jego ojciec e, nie chce mu zapewnić e, majątku, tak? Więc on ma resentyment wobec ojca i też dlatego e, być może e, ciągnie go do jagny, bo to jest jego macocha, więc odgrywa się w sensie że to jest reperkusja chorego systemu, a nie po prostu tego, że ludzie są e, w jakimś sensie upośledzeni w tym świecie, w sensie mają pewne deficyty na różnych polach i dotyczy to większości po prostu bohaterów. To jeśli mogę, do tej jeszcze emancypacji, bo to jest intrygujące, bo w drugiej części filmu tej Hanki jest więcej i jest jej więcej zgodnie z tym, co jest w książce Raymonda. Jeżeli już mamy gdzieś wskazywać wzorzec emancypacyjny kobiety w ramach tamtego systemu i to wzorzec dosyć uczciwy, no to należałoby w tym filmie zrobić główną bohaterkę z Hanki, no ale Hankel nie była taka, prawda, piękna, ładna i wypacykowana i nie można było jej przetworzyć e, jej historii na, na wzorzec hollywoodzkiego romansu, jeszcze według kategorii miłości romantycznej, która oczywiście, że tam w jakimś stopniu była obecna, pewnie przez całą historię nie, prawda, naszej kultury wystarczy sięgnąć do romansów rycerskich, które miały dużą dozę romantyzmu też w rozumieniu współczesnym, ale wówczas na, na, na polskiej wsi tak instytucja małżeństwa była postrzegana też jako instytucja o charakterze materialnym. W filmie zresztą to jest trochę oddane w tych prawda, sporach o te morgi ziemi, była też rozumiana po prostu jako instytucja łącząca dwie różne rodziny. Tak? To było po prostu też po, po, połączenie jakby społeczne, to była jakby ślub był częścią pewnej struktury społecznej jako takiej. Natomiast tutaj oczywiście wszystko zostaje sprawdzone do tego, że on jest w niej szaleńczo zakochany, ona też, więc się tam gdzieś po, po lasach mizgają mi, mi, mi tam i tak dalej. no to Mega to wszystko jest naiwne. Natomiast Hanka z czasem się transformuje jako postać właśnie z tej takiej na początku zahukanej zapłakanej, cichej, wręcz nie tyle pokornej, co po prostu zastraszonej kobiety. W tą, która jak Boryna zaniemógł, no to on jakby nabiera podmiotowości, bierze na siebie odpowiedzialność, zaczyna zarządzać tą rodziną, zaczyna mocniej też funkcjonować w ramach etosu pracy. I sam Boryna też się docenia, to w filmie też jest pokazane, i to jest akurat w miarę uczciwy element, ale jakby całkowicie w filmie trzeciorzędny, tam w trzech zdaniach tylko określony, ale w książce jest to zdecydowanie mocniej, mocniej pokazane. Czyli po prostu etos pracy, który w kulturze chłopskiej był niezwykle istotny, wynikający po prostu z, to z ciężkich warunków, w których im przyszło funkcjonować jako taką, to mówiłem o tym pewnym determinizmie biologicznym, więc czymś naturalnym był, był etos pracy, ale nie właśnie w takim rozumieniu często pragmatycznym, jak w współczesnym kapitalizmie, że była maksymalna wydajność, tylko w pewnym przywiązaniu do ziemi. Ale po prostu pracowitość była trochę wartością samą w sobie i to, co oni robili, było wartością samą w sobie. To znowu no, odwołuję się też do tego Mansfela, który zwraca uwagę, że jeżeli coś miałoby zostać z tej kultury chłopskiej w tej dzisiejszej, już bardziej zurbanizowanej, współczesnej kulturze, no to jest taki właśnie etos chłopski, etos pracy, który bardziej przypominał mu etos pracy jakiegoś yy, bardziej akademika, może artysty, raczej z zawodów kreatywnych, yy, a niekoniecznie dzisiejszego pracownika korporacji. Więc pod tym kątem też było to inspirujące. Natomiast to, no tutaj bym to podkreślił, że jeżeli mamy mówić o wzorcach emancypacji, no to raczej bym wskazywał na hankę, która w ogóle wydaje mi się, że pod kątem jakby jeszcze 30 lat temu feministki, bardziej wiecie, z tego ruchu, że feminizm polega na tym, żeby się wyemancypować przez podmiotowość w pracy, to bardziej by przyjęli hankę na sztandary, natomiast jak nas tym swoim wyzwoleniem przez ciało i seksualność i slatsheiming, to bardziej jest taka właśnie współczesna, współczesny feminizm, teraz oczywiście celowo wyostrzam, współczesny feminizm, który mówi, że wyzwolenie kobiet polega na tym, żeby Pokazywać swoje ciało na OnlyFans. Więc paradoksalnie, jeżeli powiemy się w takie interpretacje współczesne, no to dzisiaj Jagna byłaby na kamerkach i by się emancypowała na kamerkach z tej swojej chaty w lipcach. No nie wiem, czy to jest dobry kierunek. W takim razie, chyba trzeba już przejść do współczesności i porozmawiać trochę o tej transformacji, o której w sumie Piotrek już zaczął. Chyba mówić, to znaczy w momencie, w którym jeszcze Raymond uchwycił taką ostatnią prawdziwą kulturę chłopską i wejście w tę w nowoczesność, to też jest przecież moment. I też dlatego dostał między innymi Raymond tego Nobla, ponieważ to było już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wiele wydarzeń historycznych jakoś się na to złożyło. Natomiast chciałem porozmawiać trochę w kolejnym, w w, w, w tym, jak ta kultura chłopska odchodziła do Lamusa i o tym, czy w ogóle dzisiaj możemy mówić o kulturze no, już nie chłopskiej, ale wiejskiej, czymś, co jakoś wyróżnia ten, ten obszar kultury, tą klasę społeczną. Nie wiem, jak Wy chcecie to scharakteryzować, natomiast wydaje mi się, że od Rejmonta do współczesnych. E, współczesnych obrazów e, takiej wsi polskiej, to e, przeszliśmy długą, dość drogę i na tym polu maluje się polska historia dość, e, dość dobrze. To ja mam pomysł na przejście, bo między lipcami Remontowskimi a współczesną sytuacją wsi jest jeszcze. Jest lipnica, jest lipnica w Emiach Miłość, tak? O to Ci chodzi? Nie, Jezu, nie, nie, w ogóle nie. Chodziło mi o to, że Władysław Rejmond napisał Ziemię Obiecaną, tak? Czyli jakby proces, który również jakby oddaje początek polskiej nowoczesności i urbanizację. Tam przypominałeś sobie pewnie te sceny, kiedy no właśnie z majątku ziemskiego państwo hrabiowie zaczynają być mieszczanami, i to nie tylko jest kwestia tych klas wyższych, ale po prostu ci. Chłopi z Lipiec Rejmontowskich, które, które zresztą są bardzo blisko łodzi, pewnie niektórzy z nich również do tej e, łodzi e, kilka, kilkanaście lat później e, wyemigrowali, bo łódź bardzo mocno się rozrosła, więc być może Władysław Raymond jest tutaj najlepszym łącznikiem między, między tym, jak no, ludzie emigrowali z Wsi do miast. Dzisiaj wydaje się, że mamy taką tendencję w jakimś sensie odwrotną, że te miasta tak bardzo mocno się rozlewają, że jeszcze jakiś czas temu było bardzo modne zamieszkać w Zielonkach pod, pod Krakowem i wieść tryb życia, który na pewno nie jest wiejski, ale za taki uchodzi w ładnych pocztówkowych zdjęciach na, na Instagramie. Ponoć ten proces się. Jakoś odwraca. Anegdotycznie powiem, że moja znajoma bardzo marzyła o tym, żeby mieć dom. Postawiła, postawiła dom za gruby hajs gdzieś tam, właśnie w Zielonkach. A teraz stwierdza, że w tych Zielonkach to nie ma nic do roboty i trzeba wracać do, do wielkiego miasta. <grym> więc, więc wydaje mi się, że od tego możemy rozpocząć rozmowę o współczesnej wsi. To znaczy, że ona de facto już nie istnieje taka, jak znamy oczywiście z. Rejmontowskich Lipiec, bo po prostu wieś bardzo mocno przypomina dziś miasto, albo chce przypominać miasto w swoim funkcjonowaniu, nie wiem, ja mógłbym się dzielić jakimiś tam biograficznymi moimi historiami, bo też mam, część mojej rodziny pochodzi z, z Wielkopolski, jest taka wieś Łukaszew, gdzie jeździłem jako dziecko na całe dwa miesiące na, na wakacje i ten Łukaszew w perspektywie wejścia najpierw Polski do Unii i, i później dalszego okrążenia polskiej transformacji zmienił się nie do Poznania, tam coraz mniej jest gospodarstw, one się jakoś centralizują, stają się większe, są więksi gospodarze, ale jest ich mniej, już nikt nie trzyma świń w chlewikach, ani, ani krów, więc wydaje mi się, że ten, że ta wieś, taka wieś-wieś się wyludnia, natomiast ta wieś w okolicach obwarzanka wielkich miast, no staje się tylko po prostu noclegownią dla, dla tych ludzi I, i to jest chyba taki dość powszechny dzisiaj, dzisiaj obraz. Taka wieś, która jest jakaś samowystarczalna, produkuje, no, to jest, jest tego mało, bodaj 2,5% tylko PKB pochodzi dzisiaj z rolnictwa, 10% ludzi w Polsce mieszka na wsi. Ten Skala urbanizacji jednak jest, jest czymś bardzo powszechnym dzisiaj. Ale eksperta od wsi, to poproszę Kaszcza, żeby może wyprostował jakieś tezy, bo ja za takowego eksperta się nie uważam. Piotrze, czy yy, ostatnim literatem wiejskim, jest Wiesław Myśliwski, i czy można dzisiaj napisać poważną powieść o wsi Polskiej? Mogę zadać pytanie, że są dwie możliwe odpowiedzi: tak albo tak. To bym odpowiedział, że tak. Słuchajcie, no to trzeba by się, prawda, wrócić. Okres międzywojenny, przeludnienie, gospodarstwa Karłowate, prawda. Nie no, słuchajcie, tak całkiem poważnie, to wydaje mi się, że pod kątem tego, tych momentów przejściowych. I pod kątem dzieł kultury nie ma na to miejsca, więc bardziej to jest taka wymienianka, która przyszła do głowy jak który ty opowiadałeś teraz o, 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 o przede wszystkim o Ziemi Obiecanej to jest rzeczywiście moment budowania takiej kultury mieszczańskiej, ale takich obrazów filmowych czy serialowych kilka przychodzi mi do głowy, no to jeżeli chodzi o serial, no to oczywiście wspaniały prl serial Daleko od Szosy to, to jest pierwsza rzecz, to można obejrzeć na, ty, na, na, na VOD, tak? czyli Przygody e wiejskiego chłopaka, który po zawodówce przenosi się do miasta, opowieści o awansie społecznym, też z elementem jakiś prawda, tutaj miłosnym i historii miłości międzyklasowej, tak to określmy, tak, jest świetny film Konopielka, tak, na podstawie prozy Edwarda Redlińskiego, jeśli się nie mylę, tak, więc, więc tutaj jest kolejny jakiś taki przykład, pod kątem takiego połączenia, trochę to bardziej jest nawet przejście od modelu życia takiego szlacheckiego, niekoniecznie chłopskiego, do miejskiego. To jest też świetny film. To możecie nie kojarzyć. Życie rodzinne Wajdy. Tam gra Olbrychski i gra Maja Komorowska. Bardzo polecam też wszystkim ten, 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 ten film. Natomiast przechodząc już do tej współczesności, to gdybym miał powiedzieć na czym polega ta podstawowa transformacja? Trochę z tego o tym już powiedziałeś. Ja o tym fajnie pisała w, w tekście u nas opublikowanym na naszych łamach Klubu pani profesor Ruta Śpiewak. To jest tekst, który jest częścią e, raportu e, wydanego przez Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego poświęconego właśnie współczesnej sytuacji na wsi, transformacji wsi. I częścią tego tekstu jest pokazanie, że dzisiaj to, co jest największą transformacją polskiej wsi, to jest to, że to jest wieś, to jest wieś która przestaje być rolnicza. Dotych wspomniałeś o tym 2,5% PKB, ale jest też tak, że dzisiaj tylko 10% mieszkańców wsi utrzymuje się z rolnictwa i to jest jakby gargantuiczna transformacja, bo, bo, bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu, czy bodajże na początku gdzieś tam XX wieku, czy w okresie międzywojennym, dobrze już nie pamiętam, to było 85% i my w ciągu naprawdę kilku dekad przeżyliśmy ogromną transformację pod tym kątem. I drugą rzeczą, na którą bym podkreślił, to też o tym wspomniałeś już, Kostek, to pewien taki hybrydyczny charakter polskiej wsi, jeżeli chodzi o kulturę. To znaczy, ona nie jest już właśnie, nie jest już tą starą wsią rejmontowską, nie jest już tym właśnie mikrokosmosem, gdzieś między kalendarzem liturgicznym a, a naturalnym kalendarzem pół roku, nie jest już tak uzależniona, właśnie od. Od pół roku nie jest uzależniona tak mocno od ziemi, gdzie tak? już nie mamy tych sześciu murk, o który był spór między Antkiem a Maciejem Borynow. Dzisiaj raczej jest tak, że albo są tak bardzo małe gospodarstwa, że nie są w stanie specjalnie się samodzielnie utrzymać, albo są już, wiecie, bardziej takie wielkie faktorie czy fermy, bardziej przypominające stany Zjednoczone. Słucham? takie. Słucham? Konglomeraty, tak. Tak, tak, tak wiecie, to, to, I to już jest biznes. Tam już nie ma tego przywiązania, nie mówię, że mistycznego przywiązania do wsi, bo chłopi byli bardzo praktyczni, bo musieli być praktyczni, bo żyli w takich, a nie innych warunkach, o których już wspominaliśmy. Ale ta ziemia, mimo wszystko, była traktowana trochę tak bardziej duchowo w kontekście mm, ojcowizny, przy, przekazywania tej ziemi z pokolenia na pokolenie, i na tym polegał spór między Antkiem a Boryną. To nie jest tak, że zły, kapryśny ojciec nie chciał mu dać. Tylko, że to było jakby wpisane w pewien właśnie strukturalny znowu sposób istnienia międzygeneracyjnego na wsi, gdzie ta ziemia była jakimś rodzajem właśnie transferu też kulturowego między, między przodkami, między potomkami. Jakiś taki sposób na zawiązywanie wspólnoty międzypokoleniowej. Dzisiaj już tego to też na polskiej wsi za bardzo nie ma, no bo pod kątem życia rodzinnego, no to wieś przypomina już coraz, coraz mocniej miasto, już nie ma rodzin wielopokoleniowych w dużej mierze, tylko w większości to są rodziny no, takie nuklearne, tak byśmy powiedzieli, tak jak jest to właśnie e, też w mieście, więc tak naprawdę dzisiaj ta tożsamość wsi się transformuje bardzo mocno, jest bardzo moim zdaniem nie do, nie, nieokreślona, jest w jakimś takim momencie przejściowym, w jakiejś takiej epoce przejściowej, bo no to mówię, ta stara wieś odeszła, nowa się jeszcze nie pojawiła, ta wieś jest coraz bardziej miejska, ale tak do końca miejska też nie jest, w stu procentach, bo być nie może. I tak naprawdę, co z tym dalej robić? Wydaje mi się, że tutaj dobrych odpowiedzi nie ma. No jak sięgniemy właśnie po książki Nie ma Drzeja Muszyńskiego, tak? Czy, czy, czy to bym mianowicie popraw, Bartek z imieniem Macieja Płazy, czyli tych, którzy są nieraz mm -hmm. dzisiaj Maciej. rozpatrywani jako właśnie przedstawiciele tego współczesnego nowego nurtu pisania chłopskiego czy wiejskiego to mam poczucie, że w ich twórczości literackiej właśnie to taka niedookreśloność i to przejściowość i ten takie poczucie, że coś się kończy, ale nie do końca wiadomo, co się zaczyna, jest celnie, celnie oddana. Tutaj bym postawił kropkę. Tak, faktycznie wspomniałeś raport e, czas na integrację, wyzwania i szanse dla wsi i rolnictwa w Polsce do pobrania, do, do zobaczenia na stronie Klubu Jagiellońskiego, bo faktycznie o, 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 szeroko tam opisujemy problemy, e, czy kierunki konieczne, wymuszające przez nowoczesność e, tego, e, tego rozwoju wsi, e, czy kierunku ich zmiany. Natomiast e, chciałem dopowiedzieć, że tych sześć murk, o których mowa, to są jakieś trzy hektary ziemi. No to wtedy faktycznie jest o co ten spór toczyć. Natomiast trochę też sobie myślałem o tym, że dzisiaj, że w tym filmie było tak to, a w tym przedmowie do filmu raczej. Nie, było tak skrytykowane, że wtedy relacje były tak mocno skupione na, na tym kapitale ziemi, tak? a nie na relacjach tych romantycznych. No i miałem takie poczucie. Tak, bo że dzisiaj to w takie... ogóle wszystkie relacje są mega romantyczne i nikt nie rozmawia o kapitale, tak? Kapitalizmu nie ma. Przepraszam, ale ręka swędzi. Chcę. I wcale nie, nie, nie rozpatruje się związków na zasadzie, ile kto zarabia, czy ma samochód i mieszkanie, i to nie wchodzi w jakby w ocenę, że tak powiem, jego zaradności i ogólnie, że tak powiem, potencjału związkowego. Red Więc deal. mnie to bardzo. Mnie więc mnie bardzo to rozbawiła ta, ta nasza współczesna idealizacja miłości romantycznej, w której udajemy, że inne czynniki nie wchodzą w grę, tylko to, że prawda, jest chemia, bo spotkaliśmy się na dyskotece. Więc kończę się już wyzłośliwiać. Myślę, że udało nam się jakoś zmapować te rzeczy. Jeżeli chcecie coś dodać, to, to bardzo proszę, a jeżeli nie, to to zaproszę czytelników i do zajrzenia do naszego raportu, jeżeli chcą zobaczyć, jak ta współczesna wieś wygląda i musi się zmieniać też ze względu na to po prostu, że jesteśmy w Unii Europejskiej i to nas jakoś warunkuje. I przypomnę, że do 26 października można jeszcze wspierać wydanie i otrzymać papierowy numer pisma, presję, w którym są nasze teksty i wywiady, więc link będzie w opisie. A oprócz tego e, subskrybujcie, e, dodawajcie się do naszego newslettera poprzez zapis e, w patronajcie, po prostu wspierajcie nas. E, a mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli się widzieć na następnych naszych e, jakichś spotkaniach. Czy ja mogę jeszcze e, minutkę? Planów mamy dużo. Proszę bardzo. Bo tak pomyślałem, że skoro kultura poświęcona jest prawda, podcastem e, katolickim, e, to nie idźcie do kina, tylko czytajcie chłopów, tak? Bo jest bardzo dobry czas, żeby czytać chłopów. Wydaje mi się, że zaczynanie chłopów, które zaczynają się od jesieni, jesienią, ma jakiś taki urok ćwiczeń duchowych i naprawdę warto się wylogować ze świata i, i, i przynajmniej w weekend przy lampce i gorącej herbatce i pod kocykiem poczytać to, co Władysław Reymont wspaniał go napisał, bo, bo to są też, jak dla mnie przynajmniej, swego rodzaju ćwiczenia duchowe, tak, pocieszające na sam koniec. To ja muszę, to ja muszę uzupełnić Ładnie. w takim razie, bo mhm. tak, bo to pan Konstanty ma rację, powiedział prawdę, bo jednym z też fantastycznych wymiarów chłopów jest to, że to jest, szczególnie te fragmenty takie Narracyjne z perspektywy tego narratora, nie tego wewnętrznego gawędziarza chłopskiego, który mówi nieraz, właśnie też no jakoś tak bardzo po chłopsku, ale tego bardziej inteligenckiego, tego z takiego trochę z lotu ptaka. No to jednocześnie przez to i przez to, w jaki sposób on mówi, to chłopie jako książka, stają się też jakimś rodzajem, właśnie ćwiczenia duchowego, pewnego rodzaju medytacją nad, bym powiedział, nad życiem, śmiercią, szczególnie tej. Jak wejdzie właśnie jesień, to bardzo mocno to widać. Okej, okay, to jest być może nadmiarowe w opisie, ale taka jest stylistyka młodopolska i tego nie przeskoczymy, ale jednocześnie wydaje mi się, że ten język bardzo plastyczny, bardzo przymiotnikowy, właśnie jakby nabuzowany od porównań, że on jednocześnie za jego pośrednictwem Remontowi udało się oddać coś wspaniałego, to znaczy przejście między właśnie taką zwykłością i codziennością tej wsi z jej naturą, z jej brzydotą, z jej pięknem, z jej brutalnością, które momentami jakby płynnie przechodzi właśnie w coś bardziej duchowego, coś bardziej, bym powiedział, eschatologicznego wręcz. Ja tak niektóre te, te opisy odbierałem, że tam jest właśnie jakieś takie medytacje nad życiem, nad śmiercią, nad przemijaniem, które ma po prostu wartość uniwersalną i gdybym miał szukać właśnie czegoś, co co dzisiaj my możemy odebrać współcześnie bez jakichś właśnie takich no, złych, anachronicznych kalek i prób, prób do, do sztukowywania przeszłości do, do teraźniejszości, to raczej to są właśnie te medytacyjne fragmenty, że one jakby cały czas, mimo upływu tych stu lat, już ponad od, od premiery książki, od wydania książki, która w ogóle wychodziła w odcinkach, z tego co pamiętam, w gazecie, to, tak. to jest coś, co zostało, i mam wrażenie, że cały czas jest w stanie nas dotykać, dlatego że to jest po prostu część ludzkiej natury, która prawda niespecjalnie zmienna jest, co Pan, pan Bóg tak zdecydował. Amen. Tak, przykro mi, że nie możemy jeszcze kontynuować wątków. Między innymi ominęliśmy kwestie narodowościowe i wyznaniowe, bo rzuciło mi się w oczy, że. W filmie Żydzi się pojawiają, ale tylko za kontuarem i nic nie mówią. E, a co do wątków Reymonta, to myślę, że dojdziemy też do rzymskiego. Proszę kot, mi macha tutaj do żeromskiego, i będziemy się zastanawiać, czy to nie żeromski zamiast Raymonta powinien dostać tego nobla, czy nie, bo to swego czasu była duża dyskusja. Ale to też prawie już 100 lat temu. Ja was wam bardzo serdecznie dziękuję. Kłaniamy się drodzy słuchacze, liczymy na wasze wsparcie, suby i piszcie do nas mailowo wultura.poświęconoba ubięgeloński.pl i na Discordzie. Do usłyszenia za tydzień. Pa pa.